gęsto na ziemi na ludzkie duchy zastawione. Wyglądają jak pola minowe. I gdy ziemski człowiek rozumem w życiu tylko się kieruje, to rozbraja minę za miną, sam na nie wstępuje. Ile wybuchów min przeżyje, na każdym razem tak mocnego dostaje uszczerbku, że praktycznie nie żyje. Współczesny żywy saper, który zamiast narzędzi używa ziemskiego ciała do rozbrajania pola minowego. Cokolwiek w swoim życiu ziemskim wykonuje, chodzi na pole minowe i ziemskim rozumem decyzję podejmuje, a mina pod nim eksploduje. Jeden raz mina rozbrojona, a on mocno uszkodzony i potem wiedzie życie inwalidy, mocno ogłuszony, często pozbawiony wzroku, a ból zagłusza zdolność odczuwania, jest ziemskim kolegą. Lecz dalej wiedzie życie rozumowego sapera, a kolejna spotkana mina pozbawia go wszystkiego. I tak saperzy rozumowego życia błądzą po polach minowych całe wieki, które pozakładał im Lucyfer ciemny. To pułapki rozumowego życia skierowanego na materię tylko. Jedyną ucieczką od takiego saperskiego życia to obudzenie swojego ducha, który w naturalny sposób poprzez uczucia wyłapie każdą lucyferską minę i przejdzie ziemskie pole minowe, zachowując ciało sprawne, nieuszkodzone. Duch w ten sposób uwolni się od pułapki rozumowego życia ziemskiego, wzmocni się poprzez osobiste przeżycia i osiągnie poznanie, że pułapki lucyferskie to płaskie, niskie, ciemne zabawy, które pogrążyli się ziemianie i w odurzeniu narkotycznym jak niewolnicy tkwią w nim od wielu już wieków. Jak zawsze uzależniony wszystkim mówi, że on już nie bierze. Cóż, sam nauk wcześniej czy później zabija, uszkadzając ziemskie ciało, a rozum obciąża się psychicznie, gubi się w doznaniach, nie potrafi niczego, co do niego płynie, pojąć. Tak destrukcyjnie szybko się stacza, pozostając pożywką dla ciemności. Stając się samowolną ofiarą, szybko zanika, cierpiąc przy tym niewymowne męki.
Taki jest obraz życia współczesnego ziemskiego człowieka. A na ziemski sposób widzenia to chodząca do pracy osoba z rodziną. Odwiedza w niedzielę kościół lub większy sklep, który nic więcej nie chce. Osobnik martwy za ziemskiego życia, nosatek, pominy, wybuch pod stopami. Należy dodać do nich jeszcze duchowych zbrodniarzy, którzy zawodowo służą ciemnością i robią to celowo. To ci, co karmią się każdą ziemską papiną materialną i nigdy swojej żądzy nie zaspokajają. Każdego w dół wiodą. Wystarczy z nimi trochę pobyć, a już się jest ich w bliskich objęciach. Pełno ich szczególnie na masowych tzw. imprezach ziemskich. Łatwo ich można wyczuć. To ci, co od nich czuje się już tylko piekło. I takie jest piekielne życie. Choć materialnie może im się powodzić, lecz to akurat nie jest wskaźnikiem. Wystarczy na ziemi stworzyć deficyt na przykład pracy, a społeczeństwo będzie pod pręgierzem jej utraty. Lecz taka metoda jest destrukcyjna dla całego narodu. Choć niewolników na ziemi nigdy nie brakuje. Niewolników ciemności. Tych na ziemi zdecydowana jest większość. Dotyczy całej populacji. Wszyscy ciemni są obecnie rozliczani, a całe pole minowe jest zdetonowane. Ofiary to rozumowcy. Gdzie ideo jest tylko życie na ziemi.